W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak przygotować genialne arabskie chlebki. Jak wiesz i trochę mnie już znasz, pomysły na moje kulinarne przepisy właśnie znajduję w podróżach. A dużo też takich kulinarnych pomysłów znajdziesz w mojej książce, którą wydałam samodzielnie, Kulinarne nawigacje, wegetariańska kuchnia domowa. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek, pokażę Ci, jak zrobić domowe, ekspresowe arabskie chlebki. Dzisiaj chciałam Cię zabrać w taką tajemniczą i w sumie bardzo magiczną podróż, a dokładnie przeniesiemy się do krajów arabskich i pokażę Ci bardzo fajny patent na taki arabski chlebek, do którego przygotowania potrzebujesz tylko 4 składników, które myślę na pewno znajdziesz w domu. Pierwszy składnik to jest mąka i potrzebujemy tutaj 1 szklankę mąki pszennej. Kolejnym składnikiem, który na pewno masz u siebie w szafce, to jest sól, potrzebujemy około 1 łyżeczki. Możemy dodać sezam, ja lubię dodawać sezam do tego ekspresowego chlebka, ale możesz tak naprawdę dać każde inne przyprawy, które lubisz, może to być czarnuszka, może to być oregano, może to być rozmaryn, więc daję 2 łyżki sezamu. No i uwaga, ostatni składnik, który na pewno znajdziesz u siebie w domu, a tym bardziej w swoim kranie, jest to 0,5 szklanki wody. I zabieram się do wyrabiania ekspresowego arabskiego chlebka. Ciasto do tych arabskich chlebków musi być takie jednolite. Nawet musi troszkę przypominać nasze ciasto pierogowe, bo tak naprawdę baza tych wszystkich ciast jest bardzo podobna, tylko sposób ich przygotowywania, wyrabiania albo wyrastania troszkę jest inny. Bardzo ważne jest to, że używając mąki pszennej, tak naprawdę mąka pszenna zawiera w sobie 2 białka, czyli gliadynę i glutaninę, i one w połączeniu z wodą tworzą gluten. Więc to nie jest tak, że pieczywo ma gluten i jakby tak się potocznie mówi. Ten gluten się wytwarza. Wytwarza się właśnie w momencie, kiedy dodamy do tego wodę, ale żeby ten gluten się wytworzył, potrzebujemy około 30 minut, żeby ciasto odpoczęło. Dlatego jeżeli przygotowujesz na przykład ciasto na naleśniki, albo ciasto na pierogi, albo ciasto właśnie takie na chlebek ekspresowy, który właśnie Ci pokazuję, no to należy zostawić to ciasto do odpoczynku na 30 minut, więc to nie jest tak, że czytając przepis w internecie jakieś blogerki kulinarne proponują odstaw ciasto na 30 minut. To nie jest tak, że one marnują Twoje 30 minut, tylko radzą Ci właśnie to, żeby ten gluten zaczął pracować. Czym dłużej teraz to ciasto będziemy ugniatać i wyrabiać, już Ci pokazuję, jaką ono ma konsystencję, tym łatwiej i fajniejsze ono będzie, bardziej elastyczne. Jeżeli zostawimy je na pół godziny, to wytworzy się gluten, czyli ciasto będzie elastyczne, bardziej rozciągliwe, no i dużo smaczniejsze. Jeżeli jesteś fanem naleśników, to proponuję Ci, żebyś na przykład przygotował ciasto naleśnikowe wieczorem, wstawił całe ciasto do lodówki i dopiero rano zabrał się za smażenie naleśników. Zobaczysz, wtedy będą przepyszne, puszyste i mięciutkie jak taka poduszeczka. W ugniataniu tego ciasta na te chlebki ważne jest, żeby konsystencja ciasta była jednolita, czyli nie chcę, żebyś widział grudki mąki. Trzeba to troszkę powyrabiać. Oczywiście jak najbardziej możesz to wyrobić robotem z końcówką hak. Wtedy się nie pobrudzisz. Ale jak widzisz, jest to dziecinnie proste. Ciasto jest wyrobione. Odkładam je teraz do miski na pół godziny, po to, żeby mi odpoczęło, żeby wytworzył się gluten. Dzięki temu chlebki będą aksamitne, puszyste i elastyczne. Ciasto odpoczęło, a skąd to wiem? Gdy naciśniecie na ciasto i ono delikatnie sprężynuje i wraca do swojej pierwotnej postaci, stąd wiem właśnie, że ciasto jest rozluźnione i wytworzył się gluten. Z tej porcji ciasta powstanie nam około 12 mniejszych właśnie chlebków. Rozsypuję mąkę delikatnie. Naprawdę odrobina tej mąki wystarczy. Ciasto jest dość elastyczne, więc ono nie będzie Wam się przyklejało. Dzielę to ciasto. Najpierw troszkę obtaczam w mące, żeby mi się nie kleiło. Najpierw dzielę ciasto na pół. Znowu delikatnie obtaczam w mące. A następnie dzielę na
5 mniejszych kawałeczków. Chlebki będą malutkie. W zupełności wystarczą. Raz. Dwa. Trzy. Jak się kleją do rąk, to odrobinę podsypcie mąki. 4 i 5. Dzięki temu z tej jednej porcji wyjdzie nam około 10 arabskich chlebków. I każdy z chlebków, a dokładnie z tych kuleczek, kulam w ręce, tak jak się kula kluski śląskie, albo takie małe kuleczki. Za chwilę będę je rozwałkowywać. Jedna gotowa. Nie wtłaczajcie za dużo mąki. Ważne jest, żeby ciasto się nie kleiło do dłoni, ale czym więcej mąki będziecie dodawać, tym ciasto będzie bardziej tą mąkę wchłaniać, a jeżeli będzie ją wchłaniać, to ciasto będzie twarde. Więc mąka jest tylko odrobinę dodatkiem. Zawsze wiem, jak prowadzę z moimi uczniami zajęcia, to wiem, że zawsze jest taki nawyk podsypywania dużej ilości mąki po to, żeby się nie przykleiło, a to nie o to chodzi, żeby się nie przykleiło, tylko właśnie o to, żeby ciasto było sprężyste i mięciutkie, a nie twarde. Te chlebki są bardzo fajnym patentem na śniadanie, jeżeli spostrzeżecie się, że na przykład zabrakło Wam w chlebaku chleba, ale są też bardzo fajnym pomysłem na przyjęcie ze znajomymi, drobny jakiś poczęstunek albo na przykład do przygotowania ekspresowego i zabranie do lunchboxa bądź też do szkolnej śniadaniówki. Tak przygotowane kuleczki będę rozwałkowywać, tak to jest dobre słowo, rozwałkowywać. Odrobinę wałek smaruję mąką, ale też jak widzicie odrobinę, to nie jest tak, że ten wałek jest nią oblepiony. Kładę kuleczkę ciasta i bardzo cieniutko ją rozwałkowuję. Odrobina mąki mi na blacie została, dzięki temu ciasto nie przykleja mi się ani do wałka, ani do blatu. Te placuszki są dość małe. Także w zupełności nie mają być wielkie, mają być właśnie takie na jeden kęsik. Jeżeli klei Wam się placek do wałka, to delikatnie obtoczcie wałek w mące i rozwałkujemy. I tak postępujemy po kolei z każdą kolejną kuleczką. Ten przepis na te chlebki tak naprawdę jest główną bazą, gdzie mamy mąkę, sól, wodę oraz dodatek sezamu, bo ja tak lubię. Normalnie tak naprawdę w ten sposób przygotowuje się ciasto na pierogi, ale nie będziemy tych chlebków oczywiście gotować, tylko będziemy je piec. Piekarnik rozgrzałam do temperatury 220 stopni. Zaraz wyłożę je na gorącą blachę. To jest bardzo ważne, żeby nagrzewać piekarnik wraz z blachą, a następnie przyłożyć chlebki na rozgrzaną blachę. Zbieram całą mąkę, blat wyczyszczony. I gotowe. Pora wyciągnąć blaszkę z piekarnika, która jest bardzo gorąca, więc róbcie to ostrożnie. Nie kładźcie blaszki bezpośrednio na blacie. Przygotujcie sobie albo taką metalową kratkę grillową, albo na przykład deskę, coś na co możecie tą gorącą blaszkę postawić. Blaszka jest bardzo gorąca i teraz ostrożnie przekładam te moje placuszki na blaszce. One nie urosną, dlatego że nie mamy tutaj żadnego proszku do pieczenia, żadnych drożdży. Hop. I jeden się nie zmieści. Jeden dopiekę później. Wsadzam blaszkę do piekarnika. I tak przygotowane chlebki w 220 stopniach będę piekła około 8-10 minut, żeby były pięknie rumiane. Minęło 8 minut, zajrzałam do moich chlebków, są cudownie zezłocone, więc pora wyciągnąć je z piekarnika.
Tak naprawdę chlebki przypominają mnie troszkę taką pitę grecką. Jak są bardzo gorące, to się napuszają i pięknie się w środku pompują. Są bardzo ciepłe, odkładam je na bok. I możesz je podać z dowolną pastą, możesz je rozciąć i do środka na przykład wsadzić żółty ser, który cudownie się roztopi, a możesz po prostu potraktować je jak tradycyjne śniadaniowe pieczywo. Natomiast w kolejnym odcinku znajdziesz pomysł, jak taki egipski chlebek połączyć z pozostałymi bliskowschodnimi składnikami. Oglądaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku.